Witam. Oto urządzenie, które mierzy prędkość ruchu powietrza przez otwór wirnika. Aby zmierzyć ilość powietrza przepływającego przez określony otwór, należy zmierzyć prędkość przepływu powietrza przez ten otwór i pomnożyć przez jego powierzchnię. Nie jest łatwo dobrze zmierzyć średnią prędkość przepływu, a pomiar powierzchni otworu wymaga sporo zachodu. Dla przykładu, spróbujcie dokonać poprawnego pomiaru przepływu powietrza samym anemometrem dla takiego wentylatora z ustawioną przesłoną w taki sposób. Pomiar przepływu powietrza staje się znacznie prostszy, gdy anemometr wyposażony jest w czaszę. Niestety, nie ma na rynku tanich anemometrów wyposażonych w tubę. Chciałem Wam pokazać zrobioną własnoręcznie prowizoryczną czaszę z tektury, taśmy i pianki. Od tej pory pomiary dla mnie stały się prostsze, bo dzięki odpowiedniemu przekrojowi wirnika posiadanego anemometru wystarczy, że pomiar prędkości w metrach na sekundę pomnożę przez 10 i mam gotowy przybliżony wynik przepływu powietrza w metrach sześciennych na godzinę przez czaszę. Zróbmy teraz kilka pomiarów. Ile powietrza dostaje się przez otwory wlotowe mojego kotła w różnych warunkach? Na początek zmierzmy, ile dostaje się powietrza do kotła przez otwór w ćwiczkach popielnikowych przy otwartej klapce oraz częściowemu zamknięciu dopływu powietrza do kotłowni. Ten pomiar trwa co najmniej 20 sekund, ponieważ wybrałem tryb pomiaru średnie. Jak widzimy, prędkość przepływu wyniosła 1,9 metra na sekundę, natomiast przepływ powietrza wyniósł około 19 metrów sześciennych na godzinę. Mierzymy teraz, ile powietrza dostaje się do kotła przez ten sam otwór, gdy otworzyłem pełny dostęp powietrza do kotłowni. Prędkość przepływu wzrosła do 2,3 metra na sekundę, a przepływ do około 23 metrów sześciennych na godzinę. Czekam na Wasze wnioski w komentarzach. Spróbuję teraz załączyć wentylator wyciągowy i zmierzyć przepływ. Przy wspomaganiu wentylatorem przepływ przez ten sam otwór wzrósł do niecałych 29 metrów sześciennych na godzinę, czyli zwiększył się o około 25% w stosunku do wyłącznie naturalnego ciągu. Wykonana przeze mnie czasza ma dodatkową zaletę, ponieważ jest elastyczna i pozwala dokonać pomiaru w miejscu nietypowym w kształcie. Niektórzy już zapewne poznali, że jest to otwór powietrza wtórnego w kotle MPM-DS. Przez otwarty otwór powietrza wtórnego, tak jak widzieliście, przy ograniczonym dostępie powietrza do kotłowni w trakcie pomiarów do kotła zaciągane było 3,8 metra sześciennego na godzinę. Po otwarciu dostępu powietrza do kotłowni do kotła zaciągane było 4,6 metra sześciennego na godzinę, a po załączeniu wentylatora niecałe 6 metrów sześciennych na godzinę. Porównując wyniki pomiarów, chyba zauważyliście, że wielkość otworu wlotu powietrza nie jest wskaźnikiem, ile powietrza dostaje się do kotła. Zobaczmy teraz, ile powietrza dostaje się u mnie do kotła MPM-DS przez otwarty wizjer na komorę spalania. Przy otwartych innych otworach do kotła przez wizjer dostaje się około 3 metry sześcienne na godzinę. Powoduje to zmianę warunków pracy kotła o około 10%. Dlatego ja do podglądu płomienia używam szkiełka. Pomiar dostarczanego powietrza do kotła bardzo pomaga przy ustawianiu sterowaniem wentylatorów nadmuchowych i wyciągowych, wielkości szczelin wlotu powietrza, przy zmianie rodzaju opału i jego sortymentu, modyfikacjach kotle zmieniających opory przepływu, np. wyciągnięcie zawirowacze, przykrycie części rusztu, czy regulacja ciągu kominowego i tym podobne. Sam pomiar nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć wynik zinterpretować, a w zasadzie wiedzieć, jaki ten wynik powinien być. W jaki sposób znaleźć optymalną ilość powietrza, którą potrzebuje nasz kocioł do spalania? W przypadku kotła wyposażonego w wizjer wystarczy zmierzyć ilość powietrza dostarczonego do kotła w momencie, gdy płomień wypełnia całkowicie odpowiednią część komory spalania i kolor płomienia jest prawidłowy. W przypadku kotłów bez wizjera
określić właściwą ilość powietrza jest trudny. Ja, na przykład, kieruję się mocą kotła, z jaką chcę, aby pracował. Czy warto kupić sobie anemometr? Dyma się kocioł na paliwo stałe. Jest to urządzenie dla osób, które mają odpowiednią wiedzę o spalaniu lub chcą ją zdobyć. W niektórych kotłach otwory wlotu powietrza są tak skonstruowane, że nie da się dokonać w nich pomiaru. Niektóre otwory wlotu powietrza są gorące, dlatego w tych przypadkach czasza anemometru powinna być wykonana z materiału niepalnego. Na pewno jest to przyrząd dla osób, którzy zajmują się instalacją i regulacją kotłów oraz wentylacji. Anemometr za testem jest podstawowym wyposażeniem kominiarza. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.